Bramkę! No to nie jest pan tego. Ekstra piłka. Dobra. Dobra. Uderz, jak idzie. Co lewo? Druga! Dario, wróć! Lewa już! Druga strona! Dobrze! Uważaj! I linia! Tak jest! Ej, na płatka jest! Ej. Trzy zero dla Woli Mileckiej. Oddajemy głos wójtowi gminy Mielec, panu Józefowi Piątkowi. Witam wszystkich serdecznie. Moi drodzy, chciałem wam serdecznie podziękować za bardzo dużo wysiłku, które włożyliście tutaj. Mogliśmy doceniać waszą pracę. Nie ma przegranych, wszyscy wygrali. No zespół, który najbardziej zaimponował nam samą końcówką, tą dogrywką, wygrał dzisiaj. Gratuluję bardzo. Ja ze swojej strony także gratuluję przede wszystkim drużynie zwycięskiej i nie będę ukrywał, że jest mi szczególnie miło, ale gratuluję także bardzo serdecznie pozostałym drużynom i dziękuję im za piękną sportową walkę, za to, że stworzyli dla nas kibiców piękne widowiska. I przy tej okazji chciałbym także podziękować tym wszystkim działaczom sportowym, których akurat na boisku nie było widać, a dzięki którym przecież funkcjonują drużyny sportowe w naszej gminie. Dziękuję raz jeszcze i życzę dalszych sukcesów. Grał zespół Woli Mieleckiej, natomiast wolą kibiców i prezesów drużyn, które uczestniczyły w tych zawodach, zostali wybrani też inni zawodnicy, którzy byli najlepsi w swoich drużynach. I tak, najlepszy strzelec został Grzegorz Biedrzyński, reprezentant Woli Mieleckiej. Gdzie ta kamera?